W tym materiale poznacie świadectwo Earthquake'a Kelleya, którego syn tuż przed swoją śmiercią poprosił ojca, aby ten obiecał mu, że zrobi dla niego jedną niezwykłą rzecz. Dowiedz się, jaka była to obietnica i jak ta obietnica zmieniła życie Earthquake'a Kelleya. Poznaj świadectwo mówiące o tym, jak ojciec i syn spotkali się po latach w niebie. Usłysz to ważne przesłanie, jakie ojciec usłyszał od swojego syna. Poznaj ukryte prawdy, które zostały odsłonięte Earthquake'owi Kelleyowi w niebie. Autor świadectwa, którego historię zaraz poznasz, pierwotnie był szkolony, aby w dorosłości zostać wysokim kapłanem wudu. Miał zostać wysłany na Haiti, aby pracować dla byłego już dyktatora Haiti, Jean-Claude'a Duvaliera, znanego jako Baby Doc, ale coś pokrzyżowało mu pierwotne plany. Earthquake znał imiona złych mocy i umiał je wzywać przeciwko ludziom, w wyniku czego niektórzy z nich zapadali na choroby lub wpadali w kłopoty finansowe, a w skrajnych przypadkach nawet umierali. Znał imiona tych duchów, ale sam zmarł wskutek przedawkowania narkotyków. Gdy zmarł, opuścił swe ciało i dosłownie doświadczył piekła, ale został przywrócony do życia wskutek modlitw swojej matki. Niedługo potem udał się na nabożeństwo, gdzie powierzył swe życie Bogu i jako chrześcijanin nauczył się wykorzystywać swoją wiedzę o demonach przeciwko tym konkretnym demonom i uwalniać ludzi od wpływów demonicznych przez imię, które jest wyższe niż imiona wszelkich złych mocy. Zaczął posługę uwalniania ludzi od tych konkretnych demonów, które znał z imienia. Earthquake, ty dokonałeś niesamowitych rzeczy, niewielu ludzi czyni takie rzeczy jak ty. Otworzyłeś swój dom dla ludzi z ulicy, dla bezdomnych, dla narkomanów. 6 grudnia 1998 roku byliśmy w kuchni. Ja miałem wtedy 3 synów i jako były, zawodowy bokser uczyłem jednego z nich boksu. Żona wtedy powiedziała, nie uderz go zbyt mocno. Zaczęliśmy rundę, syn próbował mnie trafić, ale ja robiłem sprawne uniki, dlatego też nie mógł mnie dosięgnąć, podbiegł bliżej i chwycił mnie mocno, byliśmy tak jak gdyby w klinczu. Zobaczyłem, że on płacze, spytałem, co się dzieje? Bałem się, że może zbyt mocno go uderzyłem. Poczułem się okropnie, ale on powiedział, tato, nic mi nie zrobiłeś, nie o to chodzi. Ja chcę, żebyś mi obiecał, że nigdy nie przestaniesz głosić o wyzwoleniu i że nigdy nie przestaniesz pomagać tym nieznaczącym zagubionym ludziom, powiedział. Obiecaj mi, że nigdy nie przestaniesz usługiwać ludziom i że nigdy nie przestaniesz głosić przesłania o uwolnieniu. Odpowiedziałem synu, ja nie zamierzam z tego rezygnować. Będę to robił, a wtedy on mnie puścił i wybiegł z domu płacząc. Żona dopytywała, co się stało, co się dzieje? Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że nie wiem. On poprosił mnie, żebym nigdy nie przestał głosić i pomagać ludziom. Następnego dnia zdarzyło się coś okropnego. Odebrałeś telefon, co ci wówczas powiedziano? Miałem właśnie głosić kazanie, gdy zadzwoniła moja żona, ton jej głosu wskazywał na to, że stało się coś strasznego. Moja żona powiedziała, że przestępcy próbowali porwać samochód i że nasz syn zginął w wyniku tego zajścia, został zastrzelony. Mówię ci, to było okropne. On musiał mieć jakieś przeczucie. Z pewnością jestem przekonany, że on już wtedy dzień wcześniej był gotów iść do domu, do pana. Nagle zacząłeś odczuwać ból głowy czy coś w tym rodzaju. Nieprawdaż? Tak, zaczęła mnie okropnie boleć głowa, ale za bardzo się tym nie przejąłem, ponieważ byłem bokserem, stoczyłem wiele walk i myślałem, że być może odzywa się jakaś stara kontuzja. 2 dni później moja żona starała się mnie namówić na wizytę w szpitalu, na co zgodziłem się. Okazało się, że mam tętniaka mózgu, nastąpił potężny wylew krwi do mózgu. Byłem jak gdyby umarłym wśród żywych. Earthquake zmarł na stole operacyjnym, opuścił swoje ciało i poszedł do nieba. Co było pierwszą rzeczą, jaką stamtąd pamiętasz? Ujrzałem anioła, znacznie wyższego niż ja. Polecił mi, żebym się tam przespacerował. Jak daleko mogłem okiem sięgnąć, to było tam pięknie, były tam kwiaty, jakich nigdy dotąd nie widziałem. Wszystko zdawało się wielbić Boga. Spojrzałem na trawę pod moimi stopami.
Była ona doskonale utrzymana, a każde źdźbło trawy miało przytwierdzone do siebie coś na wzór diamentu. Kolory, które tam widziałem, nie przypominały kolorów, które widzimy i znamy z życia na ziemi. Przyroda, krajobraz, okolica, to wszystko było piękne, nie do opisania. Szedłem wzdłuż rzeki wypływającej z ogromnego, pięknek, o złotego pałacu, tak rzeka była niczym płynny diament, jej powierzchnia łagodnie falowała. Usłyszałem śpiewające chóry anielskie, które były doskonalsze niż jakikolwiek chór, jaki słyszałem na ziemi. Wszystkie najlepsze ziemskie chóry razem wzięte nie mogły się równać z tym, co tam usłyszałem. Rzeka wypływała z pięknego złotego pałacu. Wszystko to doskonale ze sobą współgrało. Rzeka, budynek, trawa, anielskie istoty, które śpiewały. Były tam też ogromne drzewa, które pochylały się, składając pokłon i uwielbiając Boga. Natomiast to, co było nietypowe, to absolutny brak cienia. Tutaj na ziemi rzucamy cień, a tam światło otacza cię z każdej strony. To było cudowne, cudowne, po trzykroć cudowne miejsce. Kogo tam zobaczyłeś? Kiedy szedłem wzdłuż brzegu rzeki, chciałem tam dojrzeć świętych, którzy odeszli do domu Pana w trakcie swej posługi na ziemi. Ujrzałem ich na drugim brzegu rzeki, a oni zobaczyli mnie. Oczywiście chciałem tam też zobaczyć kogoś bardzo dla mnie szczególnego, mianowicie mojego syna Scotta, i gdy udało mi się go w końcu ujrzeć, on też zobaczył mnie. Zawołałem do niego: Scott, jak się masz? Jak mogę dostać się do ciebie tam na drugi brzeg? Czy ta rzeka oddzielała was od siebie? Tak, on był na jednym brzegu, a ja na drugim. Chciałem jakoś do niego przejść, ale on powiedział: nie, tato, nie możesz tu do mnie przejść. Musisz wrócić, coś mi obiecałeś. Obiecałeś mi, że dokończysz pracę, którą masz do wykonania. Odpowiedziałem: nie, ja chcę już być z tobą. Ja nie chcę już tam wracać, chcę tu zostać. On odpowiedział: nie, tato, jeszcze nie skończyłeś tego, co mi obiecałeś, musisz wrócić. Ja nie słuchałem go, chciałem znaleźć jakąś tratwę, koło ratunkowe, cokolwiek, żeby tylko móc przepłynąć na drugą stronę do Scotta. Nie miałem najmniejszej ochoty wracać. Co możesz jeszcze powiedzieć o wizycie w tamtym miejscu? Nie ma tam żadnego bólu. Ustawicznie czuję się tam Bożą obecność, jest tam tak wiele miłości. Wszędzie, gdzie jesteś, Bóg ogarnia cię swoją miłością. Ze względu na wiarę w Boga, jaką miałem, wiedziałem, że moja rodzina jest w dobrych rękach. Wiedziałem, że moja żona jest zbawiona, że kocha Jezusa, i wiedziałem, że później też do nas przyjdzie. Ale ja chciałem tam zostać. Tak bardzo mi się tam podobało. Tęskniłem za nią, ale tam tęsknota wygląda zupełnie inaczej. Sposób myślenia jest zupełnie inny niż na ziemi. Nie ma tam żadnego smutku. Wiesz, że jesteś w Bożych rękach, widzisz bliskich, którzy również są w Bożych rękach, i wiesz, że Bóg ich kocha. Co twój syn jeszcze mówił podczas waszego spotkania? Powiedział: tato, musisz wracać. Powiedział: tato, pamiętasz? Rozmawialiśmy, obiecałeś mi, że dokończysz pracę, którą masz tam do wykonania. Nie możesz tu jeszcze wejść, musisz skończyć pracę, tam czekają ludzie, którzy muszą usłyszeć to, co masz im do powiedzenia, i dokładnie tak się stało. Kiedy niewidzialna ręka zabierała mnie stamtąd, z powrotem z dala od miejsca, w którym znajdował się mój syn, ujrzałem grupę bawiących się dzieci. One były bardzo radosne, chciałem się do nich przyłączyć i zagrać z nimi. Pomyślałem: hej, spójrz na to, jak wspaniale się bawią. Usłyszałem głos, który mnie zapytał: czy chcesz wiedzieć, kim są te dzieci? Ja tego nie powiedziałem ustami, ale on znał moje myśli. Biblia mówi, że on wie jeszcze zanim poprosimy. Bóg wziął to pytanie z mojej głowy. Odpowiedziałem: jasne, kim są więc te dzieci? Bóg odpowiedział: spośród dzieci, które tu widzisz, niektóre zginęły w wojnach, niektóre zostały zamordowane, inne porzucone i umarły. Bóg powtarzał: a teraz są ze mną, teraz są ze mną. Jak sądzę, niektóre zostały zamordowane w drodze aborcji.
Tak, one znajdowały się w drugiej grupie, którą Pan mi pokazał. Bóg pokazał mi 3 grupy dzieci. Opowiedz coś więcej o tej drugiej grupie. Bóg wskazał mi 2 grupę dzieci i powiedział: widzisz je, miałem dla nich plan, w moim sercu nosiłem pragnienie, żeby one coś dla mnie zrobiły. Ale z powodu grzechu i zatwardziałości serc mężczyzn i kobiet one zostały usunięte i odesłane tutaj z powrotem. Gdy to mówił, jego głos zaczął się zmieniać. Zaczął drżeć, jak gdyby Bóg miał zacząć płakać. Powiedziałem: przecież Ty jesteś Bogiem, nie sądziłem, że Ty przeżywasz tego rodzaju uczucia. Przecież możesz powstrzymać się od płaczu, ale jest inaczej. On naprawdę cierpi i boleje z powodu tych wszystkich aborcji. Pamiętam, jak jego głos zmieniał się, gdy mówił: miałem dla nich przeznaczenie. Wiedziałem, że było jakieś zadanie, które te dzieci miały wykonać, ale z powodu grzechu i zatwardziałości ludzkich serc nie potraktowano ich poważnie i z godnością. Potem Bóg pokazał mi kolejną grupę. Zapytał: widzisz tych tam? Odpowiedziałem: tak, widzę ich, a Bóg powiedział: miałem dla nich niesamowitą pracę do wykonania, niesamowite zadania, których oni nie wypełnią z powodu zła. Jego oczy napełniły się łzami, gdy to mówił, czułem, że gdyby te łzy popłynęły, to każda z nich byłaby wielka jak basen olimpijski. Powiedziałem wtedy: Boże, ja nie wiedziałem, że Ty tak cierpisz. Pan powiedział: widzisz tę grupę, która tam biega i się bawi? Tak, Panie, odpowiedziałem. Kim oni są? A Pan odpowiedział: to są dzieci, które posłałem do tak zwanych ludzi kościoła, do tak zwanych domów chrześcijańskich, którzy w tajemnicy dokonali aborcji. Którzy nie zaufali mi, ale uwierzyli w sposoby tego świata, którzy nie uwierzyli, że ja się o nich zatroszczę, że ich nakarmię, więc zamiast mi zaufać, oni uciekli się do dokonania aborcji. Nawet teraz są ludzie w kościele i wiem, że mówię teraz do kogoś konkretnego. Jesteś w kościele, ale sądzisz, że Bóg cię porzucił i opuścił, że cię zawiódł i zaczynasz słuchać pewnych głosów. Ja wiem co nieco o głosach, zaufaj mi. Jest tylko jeden głos godny zaufania. To jest głos Boży, nie niszcz tego życia, któremu Bóg pozwolił w tobie rosnąć po to, aby było karmione rzeczami Bożymi, aby urosło i stało się wspaniałym mężem Bożym albo kobietą Bożą. Bóg powiedział mi, żebym ci przekazał: nie rób tego. Co Bóg powiedział ci o chrześcijanach, kaznodziejach, którzy są obłudnikami? Bóg objawił mi, że jest wielu, którzy głoszą tylko dla pieniędzy i dla sławy. Mimo że dał im wiele okazji, aby się opamiętali. On do nich mówił, posyłał do nich ludzi, posyłał im słowo prosto ze swojego tronu, a wielu z nich odrzuciło pokutę. Bóg powiedział, że zamierza odebrać im ich życie i ich tchnienie, tak że będą padać martwi w trakcie głoszenia kazań. Czy widziałeś już coś podobnego? Tak, widziałem to. Czy to zjawisko będzie narastać? Zdecydowanie, ponieważ Bóg gniewa się na to, co się dzieje. Gniew Boży będzie się objawiał i zacznie się to od Kościoła. Ludzie, którzy nie pokutowali i nie słuchali Boga, którzy sądzili, że gromadzenie skarbów dla siebie jest pobożnością, którzy nie ratowali dusz. Bóg spowoduje, że zaczną padać jak muchy, będzie się to działo na całym świecie, ale szczególnie w Ameryce. Bóg powiedział mi, to jest poważna sprawa. Synu, posyłam cię z powrotem, abyś ostrzegł ich, aby szukali najpierw Królestwa Niebios i Jego sprawiedliwości, a tamte rzeczy będą im dane. Pan powiedział głoś im opamiętanie, powiedział, posyłam cię, abyś przyprowadził mój lud z powrotem do mnie przez pokutę. Pokutuj z rzeczy, które czynisz, ponieważ Bóg mówi, że je widzi i go ranią. Szczególnie tyczy się to kaznodziejów, którzy szukają wszystkiego oprócz Boga. Gdybyś miał przekazać z nieba jedną, jedyną najważniejszą rzecz, jedno słowo, które tam usłyszałeś, powiedz, co by to było? Jest wielu ludzi, którzy mają pretensje do Boga, jak gdyby Bóg ich zawiódł. Bóg mówi, nawet jeśli nigdy nie zgrzeszyłeś i nigdy nie zgrzeszysz, są ludzie, którzy teraz mnie słuchają, mający w sercu żal do Boga, ponieważ Bóg nie dał im tego, czego chcieli, modlili się o kogoś, a ten ktoś umarł, stracili pracę, doświadczyli rozwodu, stracili dziecko.
Także sytuacje widoczne w mediach, gdy ma miejsce jakiś pożar albo kataklizm, ludzie mówią, że to siła wyższa, dzieło Boga, mimo że Bóg mówi, ja cię z tego wybawię, jeżeli pozbędziesz się tego braku zaufania i braku przebaczenia. Bóg powiedział mi, jeżeli oni mi nie przebaczą, to chociażby nigdy nie zgrzeszyli, ja nie będę w stanie im przebaczyć i wprowadzić ich w rzeczy, które dla nich przygotowałem. To było świadectwo Earthquake'a Kelleya, które wygłosił w programie To Ponadnaturalne autorstwa Syda Roda. Jak oceniasz autentyczność tego świadectwa? Podziel się swoją opinią w komentarzu.